pierwszy właśnie taki indywidualny start zrozumienia, że te skoki się wypadły. No, zgodnie z planem. Były pewne zmiany od wczoraj do zrealizowania, ale pewne elementy były zmienione, to widać, ale to nie dało to takich rezultatów, jakie byśmy chcieli. Jeszcze raz myślę spokojnie teraz te skoki przeanalizować. Zmienia się odbicie. I teraz to odbicie jak się zmienia, nie zmieniło się na plus, a przez to odbicie się zmienia lot. W momencie jest tak sytuacja, trzeba wyeliminować i przeszkadzać do dojazdu. Gdy już myślę, że to był lepszy, ale odbicie nie do końca wyszło. Zaraz na to nie wyszło i to był największy problem. A w porównaniu z wczorajszymi skokami, coś się pojawiło, jakieś nowe błędy, czy to jest podobne było jak wczoraj te skoki? To było takie, że skakałem w starych nartach, a też zmieniłem dojazd. Nie było możliwości, korzystaliśmy z tego co jest. Tymi siłami dysponowaliśmy, nie było za dużo każdej potrzeby. One były dobre, równe, więc nie było. Bardzo chyba teraz będzie opracować zachowany śnieg. Generalnie prognozy są dobre, bo mamy nawet minus 13 stopni, ale no, nie mamy informacji, żeby ktoś zabierał się za robienie skoczki. To na razie nie jest możliwe, żeby trenować nas w Polsce. Bardzo byśmy tego chcieli, ale na razie myślę, że musimy poprzestać na jakichś treningach na sali i pewnie następne skoki będą dopiero w sali. A warunki miały wpływ na dzisiejsze skoki, bo dzisiaj kręci wiatr. Tak, wiatr kręci. Myślę, że najwięcej wpływu ma ten wiatr zaraz za progiem, bo czasami po prostu nie jest nawet widoczny w tych przelicznikach. Można dostać minusowe punkty, a nie doleci nawet tam 20 metra, bo tam czasami przeciąg. Jak tam Klingenthal, pewnie lekka loteria będzie, ale myślę, że też na tyle jury wyczekuje, żeby te warunki były w miarę równe i w miarę bezpieczne. Takie bicedelu są wycięte.